Więc ludzie zaczynają szukać usługi nie przed gospodarką, przed państwo, a prosto przez znajomy. I więc mamy wszyscy takie, zrobimy to po blatu, to znaczy po, jak będzie po blatu? Po znajomości, no, po znakomstwo. Wszyscy to, co ludzie nazywają korupcję, łapówki. I to są, no są duże studia o tym w postsowieckim kontekście. Na przykład jest bardzo ciekawe, dlaczego jeden naukowcy z Ameryki zastanawiał, dlaczego oni oferują cały czas albo czekoladę, albo koniak. Mówią, że to są znak wniemania, to znaczy znak uwagi, że oni przyznają ludzkości ludzi. To znaczy nie pieniądze, pieniądze są takie zimne, a czekolada i koniak, oni mają taką socjalną funkcję. Więc ja bym chciał patrzeć na dwa wypadki. Pierwszy jest edukacja. Mówimy, że zaczynamy z tym, że student płaciło, nie wiem, $5, żeby zdawać egzamin. Teraz w taką sytuację Transparency International biega i mówi, to jest korupcja. To jest też Freedom House i wszyscy mówią, no to jest korupcja. Dobra, ale musimy, jeśli my patrzymy na takie bardziej szere konteksty, co się stało? Pierwsze pytanie, ile jest budżet dla uniwersytetów? Drugie pytanie, ile profesor w uniwersytecie zarabia? Ja bym mówił, że jest za mało, więc moje pytanie jest, czy to on jest publiczny pracownik, czy nie? I na ile jest publiczny pracownik? Bo jeśli na przykład zwykły profesorzy są opłacone nie dla, oni są opłacone dla godziny wykładania, a nie dla, nie w ogóle jak na zachodzie. To znaczy, ty pracujesz, tyle godziny wkładałeś, tyle dostaniesz. A badanie ty robisz, kiedy masz czasu. Kiedy masz wolny czas, możesz albo zostać z rodziną, albo robić badanie. Więc, no właśnie, naukowcy nie mają dużo czasu do tego. I z drugiej strony jest taka sytuacja, że coraz więcej studentów chcą występować w uniwersytet. Dlaczego? Dlatego, że konkurencja jest taka mocna, że aby nawet jeśli dostać pracę jak człowiek sprzątający, ty potrzebujesz licencjat. Albo nawet jeśli nie potrzebujesz, jeśli pracodatel ma opcję, ma dwa kandydata, jeden ma edukację, a drugi nie ma edukacji. Kogo pracodawca wybiera? Na pewno to, który ma edukację. Więc wszyscy, no właśnie, wszyscy potrzebują wyższej edukacji. To znaczy, że ludzie, nawet studenci, nawet ludzie, którzy nie uczyli się w uniwersytecie, oni uczą się. I to znaczy, że studenci. Dlaczego oni, z drugiej strony, uniwersytet ma taki niski budżet od państwa. To znaczy, że dodatkowe pieniądze są takie, no oni są bardzo zadowoleni dostać takie dodatkowe pieniądze. Więc studenci stają jak święte krowy, jak mówią w Indii. To znaczy, student przynosi pieniądze. Po ile student przynosi pieniądze, on musi zdawać wszystkie egzaminy i musi dostać swój dyplom. Bo inaczej on przestanie płacić. Więc profesor ma taki dylemat. Z jednej strony on wie, że nawet jeśli student nie studiował i on odmówi, nie da egzamin, on będzie pod presją od administracji, bo oni mówią tak, ale ten student przynosi pieniądze. Z drugiej strony profesor wie, że jeśli on nie da swój egzamin, ten student będzie po prostu skaczywać między egzaminami do tego, jak zda jakiś egzamin. Więc on będzie wszystko jedno dostać swoje dyplomy. Więc sytuacja jest trochę inna. To znaczy, są profesory, które akceptują łapówki, są profesory, które akceptują prezenty, a są
jest różnica, profesor akceptuje prezent do egzamina albo po egzaminu. To znaczy, po egzaminu on można to liczyć jak student podziękował profesorem. A profesor, który dostał do egzamina, on po prostu wymaga te pieniądze. Mówi, jeśli nie dasz, ty nie zdasz egzaminu. Jeśli, więc są, ja wiedzę, że po prostu są różni, są różne skali już, różne wartości. I problem jest, kto jest winny. No, państwo jest trochę winne, bo on nie po prostu nie zrobił tak, żeby były условия, że warunki, że kto ma dyplom, może pracować tam, a kto nie ma, może pracować tam. Oni są wszyscy tam, dlatego że jest mało pracy, jest wysoka konkurencja. A dlatego, że nie ma różnic, dlatego że ma mało pracy też, ludzie z dyplomami, oni po prostu muszą szukać pracy, nawet takiej fizycznej. Więc państwo ma, no, on mógłby coś robić. Tak samo w szpitalach. Mówimy, że człowiek poszedł do szpitalu i płacił $2 za konsultację. Nawet jeśli teoretycznie w szpitalu jest wszystko za darmo, w państwowym szpitalu. Znowu Transparency International, Freedom House przychodzą, mówią, no to jest korupcja, to jest korupcja, to jest ukropne. Dobra. Ale pytanie jeszcze. Ile lekarz zarabia? Ile jest budżet dla szpitalów? Bo czasami pacjent nie musi płacić łapówki, on musi po prostu kupić długopisy, albo papier, albo jakieś lekarstwo, cokolwiek dla szpitala. Bo szpital nie ma budżetu na to. Więc de facto szpitale są choćby połowę prywatne. Bo ty idziesz, płacisz za serwis i dostaniesz usługę. Tak samo. To znaczy, jest taki przykład, który bardzo podoba mi się. To było jakieś sanatorium, gdzie no, w sanatorium można jechać tylko na kiedy kupisz taki podróż, jeden tydzień z spokoju. Skierowanie. Ale ludzie, którzy nie mieli tyle pieniędzy, oni po prostu dali łapówkę lekarzu, żeby jeden dzień, południa, dwa dnia po prostu leczyć się. Dyrektor sanatorium zrobił, że łapówki są teraz legalne. To znaczy, można płacić od razu i dostać usług tylko na jeden dzień. Od razu budżet sanatorium stało lepiej. Wszystko jest teraz legalne. To, co było nielegalne, stało legalne, bo wszyscy płacą tak samo. Lekarze dostaną więcej pieniędzy, jeśli oni więcej pracują, ale wszystko idzie przed biuro finanse, więc wszystko idzie do budżet i oni mogą inwestować część tych pieniędzy w sanatorium. To, co wcześniej niemożliwe było, bo kiedy lekarz dostanie łapówkę, on nie będzie deklarował, to jest dla niego. A kiedy cały sanatorium dostanie łapówkę, to może inwestować w sanatorium. Więc jeśli mój argument jest, jeśli państwo nie działa jak państwo, to znaczy moralne kody i legalne kody też nie za bardzo działają i musimy po prostu ewaluować inaczej. Więc myślę, że jest taka postsowiecka syndrom, że państwo jest publiczne, prywatny sektor jest prywatny, ale państwowy sektor no, jest też prywatny, ale tylko de facto, nie de jure. Dziękuję bardzo.